29 kwietnia przypada święto świętej Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła oraz patronki Europy. Katarzyna Benicasa urodziła się 25 marca 1347 roku w Sienie we Włoszech. Była przedostatnim z 25 dzieci mieszczańskiej rodziny Jakuba i Lapy. Przyszła na świat jako bliźniaczka, ale jej siostra, Janina, zaraz po urodzeniu zmarła. Rodzina nie cierpiała biedy, skoro stać ją było na to, by przyjąć do swego grona sierotę po starszym bracie, który po wstąpieniu do Dominikanów był pierwszym spowiednikiem Katarzyny. Katarzyna już jako kilkuletnia dziewczynka była przeniknięta duchem pobożności. Wspierana Bożą łaską w wieku 7 lat, złożyła Bogu w ofierze swoje dziewictwo. Kiedy miała 12 lat, doszło po raz pierwszy do konfrontacji z matką, która chciała, by Katarzyna wiodła życie jak wszystkie jej koleżanki, by korzystała z przyjemności, jakich dostarcza młodość. Katarzyna już od wczesnej młodości marzyła o całkowitym oddaniu się Panu Bogu. Dlatego wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie pokutne. Zamierzała najpierw we własnym domu uczynić sobie pustelnię. Kiedy jednak okazało się, że to niemożliwe, własne serce zamieniła na zakonną celę. Tu była jej Betania, w której spotykała się na słodkiej rozmowie z boskim oblubieńcem. Z miłości dla Chrystusa pracowała nad swoim charakterem, okazując się dla wszystkich życzliwą i łagodną, skłonną do usług. W woli rodziców zaczęła upatrywać wolę ukochanego Zbawcy. Pomimo wielu trudności ze strony rodziny, w roku 1363 wstąpiła do sióstr od pokuty świętego Dominika, tercjarek dominikańskich, w Sienie i prowadziła tam surowe życie. Modlitwa, pokuta i posługiwanie trędowatym wypełniały jej dni. Jadła skąpo, spała bardzo mało, gdyż żal jej było godzin niespędzanych na modlitwie. Często biczowała się aż do krwi. W wieku 20 lat była już osobą w pełni ukształtowaną, wielką mistyczką. Pan Jezus często ją nawiedzał sam lub ze swoją matką. Pod koniec karnawału roku 1367, gdy Katarzyna spędzała czas na nocnej modlitwie, Chrystus Pan dokonał z nią mistycznych zaślubin, zostawiając jej jako trwały znak obrączkę. Odtąd Katarzyna stała się posłanką Chrystusa. Przemawiała odtąd i pisała listy w imieniu Chrystusa do najznakomitszych osób ówczesnej Europy, tak duchownych, jak i świeckich. Skupiała ponadto przy sobie spore grono uczniów, elitę Sieny, dla których była duchową mistrzynią i przewodniczką. Wspierana nadzwyczajnymi darami Ducha Świętego i posłuszna Jego natchnieniom, łączyła w swoim życiu głęboką kontemplację tajemnic Bożych w celi swojego serca z różnorodną działalnością apostolską. Z jej przemyśleń i duchowych przeżyć zrodziło się zaangażowanie w sprawy Kościoła i świata. Katarzyna miała wielu wrogów. Uważano za rzecz niespotykaną, by kobieta mogła tak odważnie przemawiać do kapłanów, biskupów, a nawet do papieża w imieniu Chrystusa, ogłaszać się publicznie jego posłanką. Pod naciskiem opinii wezwano ją więc przed Trybunał Inkwizycji do Florencji. Kościelny przewód sądowy odbył się w klasztorze Dominikanów przy kościele Santa Maria Novella. Było to w samą uroczystość zesłania Ducha Świętego 21 maja 1374 roku. Katarzyna miała jednak przy sobie nie tylko oskarżycieli, ale również obrońców. Sąd inkwizycyjny nie dopatrzył się żadnej herezji ani błędu, tak w jej wypowiedziach, jak też w jej pismach. Zaledwie Katarzyna wróciła do Sieny, miasto nawiedziła dżuma. Katarzyna oddała się więc posłudze zarażonym, z heroicznym oddaniem. W nagrodę za to 1 kwietnia 1375 roku otrzymała od Chrystusa stygmaty. Podczas licznych konfliktów na terenie Italii i w samym kościele była orędowniczką pokoju i mediatorem. Domagała się od kolejnych papieży powrotu z Awinionu do Rzymu. Wobec nieskuteczności wysyłanych listów udała się do Awinionu, by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście.
Kiedy papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu przypisano to ważne wydarzenie. Po śmierci papieża Grzegorza XI kardynałowie wybrali arcybiskupa Bari, który przyjął imię Urbana VI. Ten jednak swoją surowością zradził sobie kardynałów, dlatego część z nich zbuntowała się i wybrała antypapieża w osobie Klemensa VII. Kościół został podzielony. Kilka lat później, w roku 1409, miał pojawić się jeszcze drugi antypapież, co wywołało prawdziwy chaos. Rozłam trwał aż 39 lat. Kiedy wysiłki Katarzyny nie dały rezultatu, gdyż antypapieże nie chcieli ustąpić, Katarzyna robiła wszystko, by jak najwięcej zwolenników skupić około osoby prawdziwego papieża. Nawoływała do modlitwy w jego intencji. Popierała też usilne reformy, jakie Urban VI wprowadził. Na jego życzenie udała się do Rzymu, by tam pracować dla dobra Kościoła. Wielu mężczyznom i kobietom, pochodzącym z różnych warstw społecznych, pomagała wejść na drogę cnót lub osiągnąć pokój. Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380 roku w Rzymie w wieku zaledwie 33 lat. Pozostawiła po sobie trzy dzieła, które zawierają jej naukę: Dialog o Bożej Opatrzności, Listy oraz Modlitwy. Jej kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Nikt już nie wątpił, że była wybranką Bożą i niewiastą opatrznościową dla Kościoła. Pan Bóg wsławił też jej grób wieloma cudami. Już w roku 1383 błogosławiony Rajmund z Capui, ówczesny generał dominikanów, za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej przeniósł jej ciało do kaplicy Kościoła Dominikanów Santa Maria della Minerva w Rzymie i wybudował dla niej okazały grobowiec. Jemu zawdzięczamy obszerny żywot świętej Katarzyny ze Sieny, wydany również w języku polskim. Błogosławiony Rajmund napisał go na podstawie osobistych kontaktów ze świętą Katarzyną. Był bowiem jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym oraz korzystając ze świadectw innych bliskich jej osób, z którymi przeprowadził wiele rozmów. Pius II 26 czerwca 1461 roku w Bazylice Świętego Piotra dokonał uroczystej kanonizacji sługi Bożej. W nagrodę za poniesione trudy w obronie Kościoła Pius IX w roku 1866 ogłosił świętą Katarzynę, drugą po świętym Piotrze, patronką Rzymu. Zaś w roku 1939 papież Pius XII proklamował świętą Katarzynę ze Sieny, drugą obok świętego Franciszka z Asyżu, patronką Italii, a Paweł VI w roku 1970 ogłosił ją doktorem Kościoła. Natomiast w roku 1999 papież święty Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy. Jest także patronką Sieny oraz pielęgniarek, strażników i strażaków. W ikonografii święta przedstawiana jest w habicie dominikanki, w koronie cierniowej, z krzyżem w dłoniach, z różańcem. Niekiedy trzyma tiarę. Ukazywana jest także z dzieciątkiem Jezus, który podaje jej pierścień, znak mistycznych zaślubin, których dostąpiła. Jej atrybutami są także czaszka, diabeł u stóp, krucyfiks, lilia oraz serce. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny, rozważając mękę pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie. Sprawdzaj jej wstawiennictwem, abyśmy się zjednoczyli z misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.